Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła wniosek. Głosami za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem zmienionego porządku obrad. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego zmienionego porządku obrad, proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady przyjęła proponowany zmieniony porządek obrad. Głosami za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Zamykam dyskusję i przystąpimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z 51. sesji Rady Gminy Niechlub, która odbyła się w dniu 27 października 2022 roku. Protokół sesji wyłożony był do wglądu na stole prezydialnym oraz dostępny w biurze Rady. Otwieram dyskusję. Czy do protokołu ma ktoś z Państwa uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem protokołu. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła protokół z 51. sesji Rady Gminy Niechlub, która odbyła się w dniu 27 października 2022 roku. Głosami za 12, przeciw 0, wstrzymała się jedna osoba. Dziękuję. Przystąpimy do punktu trzeciego porządku obrad. Sprawozdanie wójta gminy Niechlub z okresu między sesjami. Proszę pełniącego obowiązki wójta gminy pana Michała Frąckowiaka o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania pod nazwą przebudowa drogi postraniowej w miejscowości Naratów, działka numer 366. Jest to w kierunku Bogucina o długości 847 metrów, etap drugi. Do przetargu przystąpiło 5 oferentów. Najniższa oferta wynosiła 1 438 716 zł i 30 groszy. Z uwagi na kwoty ofert znacznie przewyższające posiadane środki, postępowanie unieważniłem. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 762 tysięcy złotych. Kwota przyznanej pomocy nie może przekroczyć 90% wartości zadania, to tak woli przypomnienia. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zwiększenie środków finansowych na ten cel oraz o przeniesienie zadania na przyszły rok. Zakończyliśmy realizację zadania pod nazwą remont nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Karów, działka 190. Wykonawcą zadania jest firma Damian Mielcarek, usługi tartaczne, budowlane, handlowe. Wynagrodzenie umowne zadania wynosi 44 999 zł i 55 groszy. Przedmiot inwestycji obejmował utwardzenie nawierzchni jezdni płytami betonowymi z rozbiórki wraz z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku na długości około 320 metrów bieżących. Zakończyliśmy budowę parku linowego w miejscowości Niechlub zrealizowaną w ramach zadania pod nazwą 2022 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Niechlub wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzeniem terenu. Wykonawcą zadania była firma HNTM Techniki Alpinistyczne Henryk Nowacki z Wrocławia. Wartość umowna pierwszej części zadania, ponieważ to zadanie było podzielone na dwie części, wynosiła 499 tysięcy. Na ukończeniu jest również druga część zadania, której wykonawcą jest firma Prokbud, Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki z Wąsosza. Przedmiotem drugiej części zadania jest budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Niechlub, Głowice, Lipowiec, Masełkowice, Wągroda, Żabin, Miechów oraz Roniniec. W miejscowości Lipowiec realizowana jest budowa nowego placu zabaw, w pozostałych miejscowościach w Niechlubie rozbudowa, a w pozostałych miejscowościach wymiana zdegradowanych elementów zabawowych na nowe. Wynagrodzenie umowne za drugą część wynosi 319 696 zł i 42 grosze.
Ponownie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zakup nowego wozu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodociągów w Niechlowie. Z uwagi na ceny ofertowe przewyższające posiadane środki trwa procedura związana z zabezpieczeniem brakującej kwoty i to się właśnie dzieje dzisiaj, bo będę prosił Was o zabezpieczenie właśnie tej dodatkowej kwoty. Najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjnych Pomoc spółka z o.o. na kwotę 817 950 zł. Wyłoniliśmy wykonawcę zadania pod nazwą Obsługa Bankowa Gminy Niechlów i jednostek organizacyjnych. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy we Wschowie na kwotę 42 070 zł. Trwa procedura związana z zabezpieczeniem brakujących środków finansowych na realizację zadania pod nazwą Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia z cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji konkursu grantowego Cyfrowa Gmina. Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 139 540 zł i 50 groszy ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. I w postępowaniu wpłynęła jedna oferta i ta cena zaoferowana wynosi 152 697 zł i 12 groszy. Zakończyliśmy realizację zadania pod nazwą Wsparcie mieszkańców Naratowa poprzez budowę miejsc aktywności społecznej współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z programu obszarów wiejskich, rozwoju obszarów wiejskich. W ramach zadania planowana była budowa placu zabaw przy przedszkolu w Naratowie. Wykonawcą zadania została firma Kroket spółka z siedzibą w Mirkowie. Wartość zadania wynosi 117 050 zł i 45 groszy. Na to zadanie otrzymaliśmy, tak jak wspomniałem już, dofinansowanie z rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu na lata 14-20 i kwota dofinansowania to 66 261 zł. Pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy prowadzą prace związane z remontem dróg śródpolnych, utrzymaniem zieleni oraz bieżącymi naprawami budynków gminnych. Przystąpiliśmy do sprzedaży węgla dla podmiotów wrażliwych, podpisaliśmy umowę z podmiotem wprowadzającym opał do obrotu, to jest Polską Grupą Górniczą. Węgiel odbierany będzie bezpośrednio z kopalń kamienia węgla kamiennego Wesoła lub Staszic. Dystrybucja opału do mieszkańców gminy odbywać się będzie za pośrednictwem składu opału zlokalizowanego w miejscowości Łękanów, prowadzonego przez pana Ireneusza Boderę pod firmą Transport Ciężarowy i Handel Artykułami Przemysłowymi Bodera Ireneusz. Na dzień obecny gospodarstwa domowe objęte sprzedażą preferencyjną złożyły wnioski na zakup opału do końca roku w ilości 308 ton węgiel orzech oraz 81 ton węgiel groszek. W ramach zamówienia wspólnego prowadzonego przez Lubińską Grupę Zakupową, tak zwana Mała Grupa Zakupowa, wyłoniono sprzedawcę energii elektrycznej na rok 2023 na potrzeby oświetlenia ulic i placów w gminie Niechlów. Sprzedawcą została firma Tauron Sprzedaż SA, która zaoferowała cenę brutto za jedną kWh w wysokości 2,63. Jednocześnie zostało przesłane do sprzedawcy oświadczenie o objęciu ceną maksymalną, która wynosi ustawowo 0,785, czyli nie wiecie Państwo, co chodzi, za jedną kWh w ramach prowadzonego przez Lubińską Grupę Zakupową postępowania przetargowego na wyłonienie sprzedawcy energii elektrycznej dla podmiotów zrzeszonych w tzw. dużej grupie zakupowej. Czyli chodzi teraz o szkoły, świetlice, remizy, Zakład Gospodarki Komunalnej, Wodociągi, Urząd Gminy i tu nie przystąpił żaden sprzedawca. Sprzedawcy nie wyłoniliśmy również w trybie prowadzonego postępowania z wolnej ręki. Powyższe oznacza, że zmuszeni jesteśmy do zawarcia umowy rezerwowej na rok 2023. Liczyliśmy na współpracę mieszkańców oraz udzielenie niezbędnych informacji do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do 31 grudnia. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny uczynić to najszybciej i zgłosić się, jak najszybciej zgłosić się do urzędu, by na druku dostępnym na stronie Urzędu Gminy lub w pokoju 11 takie oświadczenie złożyć. Trwa zbieranie i rozpatrywanie wniosków dla akcji sterylizacji i kastracji kotów i psów na terenie naszej gminy. Od początku 2022 roku w ramach akcji wykonano 35 zabiegów sterylizacji, 12 zabiegów kastracji oraz 18 elektronicznego oznakowania, trwałego oznakowania psów. Koszty poniesione w ramach akcji na dzień dzisiejszy wyniosły 10 600 zł. Przypominam, że w Urzędzie Gminy Niechlów, pokoju nr 11, mieści się gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze.
W bieżącym roku odłowiliśmy i przetransportowaliśmy do schroniska już 27 psów, Szanowni Państwo, z czego 9 zostało zabezpieczonych decyzją wójta o czasowym odebraniu ze względu na znęcanie się nad tymi zwierzakami. Koszty poniesione w ramach tego zadania wyniosły blisko 33 tysiące. Przypominam, że w przypadku znalezienia psa właścicielskiego sprawę należy skierować na policję. Jeżeli Państwa pies, czy Państwa radnych, czy zwracam się tutaj do mieszkańców, uciekł z posesji, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie takiej sytuacji do urzędu, aby uniknąć sytuacji odłowienia psa do schroniska, co wiąże się z dużymi kosztami, które będzie musiał ponieść właściciel psa. W przypadku faktycznego podejrzenia, że zwierzę jest bezpańskie, zgłoszenie należy oczywiście kierować do naszego urzędu. W drugim półroczu 2022 roku otrzymaliśmy 202 wnioski o zwrot podatku akcyzowego opiewającego na kwotę 277 977 zł i 1 grosz. Wypłata środków odbyła się 28 października. 3 listopada spotkałem się z panem Małkowskim, dyrektorem z firmy Enea. Rozmawialiśmy o możliwych ułatwieniach związanych z obsługą systemu oświetlenia gminy oraz wymianą źródeł oświetlenia na LED-owe. Spotkałem się również w tym dniu z sołtysami w Żabinie i tam rozmawialiśmy o bieżących sprawach sołectw. 7 i 8 listopada brałem udział w konwencie burmistrzów i wójtów subregionu wrocławskiego. 10 listopada udałem się z życzeniami do pani Marii z Łękanowa z okazji jej 90. urodzin. Jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia chciałbym złożyć za pośrednictwem tej sesji. W tym samym dniu brałem udział w wieczorze marcinowym organizowanym w Sicinach. Dziękuję księdzu Tadeuszowi Śliwce, Radzie Parafialnej oraz Stowarzyszeniu Siedmiu za zaproszenie i możliwość udziału w tym wydarzeniu. 10 i 11 listopada odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie. Zorganizowany został konkurs piosenki patriotycznej oraz koncert orkiestry dętej ze Wschowy. Dziękuję pani dyrektor Aleksandrze Dąbrowskiej oraz pracownikom GOK-u za wspaniałe przygotowanie tych uroczystości. 15 listopada odwiedziłem Żuchlowski Klub Seniora, obchodziliśmy wspólnie Dzień Seniora. Jeszcze raz życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za zaproszenie oraz wspaniałe występy, do których już myślę, że wszyscy zdążyli się przyzwyczaić. I nie dzień, a tydzień seniora zorganizował Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Niechlowie. Odbyły się pogadanki z policją na temat bezpieczeństwa, zajęcia z pierwszej pomocy ze strażakami, kurs tańca dla seniorów, spotkanie autorskie w bibliotece oraz koncert. Otrzymaliśmy dary od społeczności chrześcijańskiej w Głogowie i Misji Humanitarnej Nadzieja w postaci kilkuset nowych sportowych ubrań. Dzięki darczyńcom mogliśmy również przekazać mieszkańcom naszej gminy koszulki reprezentacji Polski, które można było odebrać w urzędzie. Już dzisiaj życzę dużo sportowych emocji i proszę o mocne trzymanie kciuków za naszych meczów z Argentyną. Jak widzę, co niektórzy radni już czuli się w klimat meczu. Dzień później spotkałem się z komendantem powiatowej policji w Górze, Jackiem Gregorem. Omawialiśmy sprawy związane z bezpieczeństwem naszej gminy. Od 24 listopada spotykam się jak co roku z mieszkańcami naszych miejscowości. Omawiamy sprawy bieżące, jak i przyszłe inwestycje, które mam nadzieję pojawią się w naszej gminie w niedalekiej przyszłości. Odwiedziłem większość miejscowości, zostały mi 4 miejscowości. Już jutro spotykam się z mieszkańcami Szaszerowic, Bogucina, Naratowa oraz Wronowa. Wczoraj spotkałem się z firmą Remerius Lisselen, wykonującą zadanie pod nazwą rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe. Otrzymałem już finalne projekty koncepcyjne na realizację zadania i już wkrótce na stronach urzędu przedstawię wizualizację tych projektów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy do sprawozdania ma ktoś z Państwa uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy do punktu 4. Sprawozdanie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie dotyczących uchodźców, którzy przybyli do gminy Niechlów. Proszę pracownika socjalnego, panią Magdalenę Janik, o zabranie głosu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przedstawię Państwu informacje w sprawie obywateli Ukrainy przebywających w mieszkaniach będących w zasobach gminy Niechlów, przybyłych po wybuchu konfliktu zbrojnego. Pierwsze osoby z Ukrainy powitaliśmy w naszej gminie pod koniec lutego bieżącego roku w mieszkaniu prywatnym we wsi Masełkowice. Łącznie na terenie naszej gminy u osób prywatnych przebywało 29 osób, z czego 7 mieszka nadal. Pierwsze 4 osoby, które zajęły mieszkania będące w zasobie gminy, przyjechały do Sicin 7 marca. W
okresie od marca do listopada łącznie 55 obywateli Ukrainy znalazło schronienie w lokalach gminnych w miejscowościach Lipowiec, Siciny, Bartodzieje, z czego 43 osoby w różnych terminach wyjechały, na przykład do Niemiec, Ukrainy lub w inne rejony Polski, Leszno, Kalisz. Sąd rodzinny ustalił 4 opiekunów tymczasowych dla małoletnich, którzy przyjechali do Polski z innymi niż rodzice osobami. Zarówno opiekunowie, jak i dzieci aktualnie już nie przebywają na terenie naszej gminy. Spośród przybyłych osób 2 małżeństwa mają ustalone prawo do świadczeń emerytalnych. 3 osoby zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, z czego 2 wzięły udział w zorganizowanym przez ten urząd intensywnym kursie języka polskiego. Obywatele Ukrainy otrzymali wsparcie m.in. w postaci pomocy finansowej, która była przekazana z budżetu państwa, dożywienia dzieci w szkole sfinansowanego ze środków państwa, pomocy rzeczowej w postaci żywności, odzieży, obuwia, artykułów higienicznych, szkolnych i gospodarstwa domowego pochodzących z darów od osób prywatnych i firm, żywności wydawanej przez Bank Żywności, transportu do urzędów, szkół, przychodni lekarskich, sklepów, wsparcia psychologicznego, także w formie wizyt w zajmowanych lokalach, nauki języka polskiego przez wolontariuszy, dostarczenia i pocięcia drewna opałowego, wyposażenia i posprzątania lokali mieszkalnych. W tym miejscu należą się szczególne podziękowania niektórym sołectwom, darmowego strzyżenia, pomocy w konsultacji z lekarzami rodzinnymi, specjalistami oraz stomatologiem, a także pomocy w załatwieniu recept na choroby przewlekłe lub wezwaniu karetki dla chorych, pomocy w szukaniu zatrudnienia. Ponadto w marcu koordynowano wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego dla wszystkich przebywających na terenie gminy rodzin ukraińskich. Zarówno pobyt, jak i przejazd zostały sfinansowane przez lokalnych sponsorów. Natomiast w kwietniu wolontariusze zorganizowali spotkanie wielkanocne w Głowicach, którzy sfinansowali zarówno poczęstunek, jak i przewóz. W ramach świąt wielkanocnych zorganizowano również wyjazd do cerkwi w Głogowie na świąteczną mszę. Aktualnie na terenie gminy Niechlów przebywa 12 obywateli Ukrainy w 2 miejscowościach. W Sicinach 5 osób, w tym jedno dziecko, w Bartodziejach 7 osób, w tym 3 dzieci. Osoby te przyjechały m.in. z Charkowa, Zaporoża, Kijowa. Część z nich jest w wieku emerytalnym, a część osób stara się podjąć zatrudnienie. Dzieci uczęszczają do lokalnych szkół. Pozostała część przygotowanych mieszkań, na przykład w Bełczu Wielkim i Naratowie oraz szkoła w Naratowie i miejsca zakwaterowania u pana Andrzeja Nowackiego w Niechlowie nie została wykorzystana. Na koniec należy dodać, że niezwłocznie po powołaniu koordynatora do spraw osób przybywających z Ukrainy nawiązano szeroką współpracę m.in. z sołtysami, radnymi, pracownikami wszystkich gminnych instytucji, jednostek i stowarzyszeń, miejscową służbą zdrowia, ochotniczą strażą pożarną, policją, pracownikami ZUS w Górze, nadleśnictwem Góra, psychologami, lokalnymi przedsiębiorcami, wolontariuszami. Osób i podmiotów zaangażowanych w pomoc było naprawdę bardzo wielu. Aby nasi goście czuli się bezpiecznie, systematycznie, każdego dnia, także w weekendy, monitorowaliśmy ich bieżącą sytuację i w razie potrzeby niezwłocznie interweniowaliśmy, często angażując w działanie właśnie osoby lub instytucje, które wymieniłam wyżej. Pomimo tego, że zadania do zrealizowania były bardzo trudne, to nikt nie miał pretensji, że nie szanujemy ich wolnego czasu. Podsumowując, należy podkreślić, że mieszkańcy naszej gminy okazali ogromną empatię i zrozumienie w obliczu tej trudnej sytuacji. Ludzie dobrej woli i wrażliwi na dramat innych sami dzwonili do mnie, pytając, co mogą kupić, co jeszcze jest potrzebne. Zaangażowanie wielu osób prywatnych, których nie sposób wszystkich tu wymienić z imienia i nazwiska, było ogromne. Dziękuję, że można było na was liczyć bez względu na porę dnia czy dzień tygodnia. Niestety wojna w Ukrainie jeszcze trwa, idzie zima i wszyscy mamy świadomość, że obywatele tego kraju mogą potrzebować naszego wsparcia przed zimnem. Za dotychczasową nieocenioną pomoc w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję za uwagę. Dziękuję. Proszę chwileczkę pozostać. Otwieram dyskusję. Czy do sprawdzania ma ktoś z państwa zastrzeżenia lub uwagi? Nie widzę, zamykam dyskusję. Chciałbym teraz określić chwileczkę przerwy.
mogła Pani tutaj stanąć. Dziękuję. Szanowni Państwo, tych osób, które pomagały, było naprawdę dużo i tak jak Pani Magda mówiła, to była rzesza osób, czy z naszej gminy, czy nawet spoza były osoby, które przyjeżdżały, które starały się pomóc, ale myślę, że tutaj Pani Magda, jako osoba, która została wyznaczona tego koordynatora, dała z siebie naprawdę maksimum. Ja sobie nie wyobrażam, żeby można było lepiej wypełnić te obowiązki, które Pani zostały powierzone. Były i SMS-y, które mnie budziły o 2 w nocy i wysyłane przez Panią Magdę, która informowała mnie o tym, że jest jakaś sytuacja, o której trzeba reagować lub po prostu informowała o tym, że po prostu Ukraińcy nas opuścili, którzy przybyli, przenieśli się na przykład w inne miejsce. Z takich ciekawostek, bo nie wiem, czy Pani wie, ale ta pierwsza rodzina, która przybyła do Masełkowic, o których Pani wspominała, chłopiec, który był piłkarzem Szachtara Donieck, 13-letni, jest już w FC Barcelonie, oni mieszkają teraz w Barcelonie, trafił tam tuż przed Lewandowskim, więc Pani Magdo, pragnę podziękować i wyróżnić Panią za zaangażowanie, podjęty posiłek, Boże, posiłek, wysiłek, przepraszam, dyspozycyjność, głodny jestem i dlatego tak mówię, okazaną pomoc, dobre słowo i uśmiech dla osób, które przybyły z Ukrainy i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Niesienie pomocy potrzebującym wymaga przede wszystkim ogromnej wrażliwości, cierpliwości, wyrozumiałości, wielkiej empatii, jaką się Pani wykazała. Łącząc wyrazy szacunku, proszę przyjąć życzenia zdrowia, dużo pogody ducha i radości w każdym dniu. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję Państwu również za uwagę. Dziękuję. Przystąpimy do punktu 5. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Niechlów z okresu między sesjami. To jest sprawozdanie z okresu międzysesyjnego między 27.10.2022 a dniem dzisiejszym 30.11.2022 rokiem. 11 listopada z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w imieniu Rady Gminy Niechlów wraz z Radą Bożeną Czak oraz radnym Tomaszem Kłodzińskim złożyłem kwiaty pod pomnikiem w Sicinach. 14 listopada do Biura Rady wpłynął w ustawowym terminie projekt budżetu Gminy Niechlów na 2023 rok. 15 listopada wziąłem udział w obchodach Dnia Seniora, które zostały zorganizowane w Klubie Seniora w Żuchlowie. 28 listopada odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na którym opiniowane były projekty uchwał ujęte w porządku obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy do sprawozdania ma ktoś z Państwa uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy do punktu 6. Interpelacja i zapytania radnych. Są takowe? Nie widzę. Także przechodzimy do punktu 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niechlów za rok szkolny 2021-2022. Proszę sekretarza gminy, panią Danutę Nuskowską-Ciulak o przedstawienie informacji. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Szanowna Rado, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niechlów za rok szkolny 2021-2022 została przedstawiona na komisjach wspólnych w dniu 28 listopada. Jakby były jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy do informacji ma ktoś z Państwa uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do odpowiatu górowskiego zadań w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych numer 1091D, 1095D i 1094D w miejscowościach Bartodzieje, Żabin oraz Głobice na potrzeby realizacji przez gminę Niechlów zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja i remont sieci dróg na terenie gminy Niechlów. Proszę inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego pana Karola Czaplę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, uchwała w sprawie przejęcia od powiatu górskiego zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych numer 1091,
1095 i 1094 w miejscowościach Bartodzieje, Żabin oraz Głowice na potrzeby realizacji przez gminę Niechlów zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja i remont sieci dróg na terenie gminy Niechlów, a została omówiona szczegółowo na pracach komisji w dniu 28 listopada bieżącego roku. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu ujawnym jednomyślnie przyjęła uchwałę 52/321/2022 w sprawie przyjęcia od powiatu górowskiego zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych numer 1091D, 1095D i 1094D w miejscowościach Bartodzieje, Żabin oraz Głowice na potrzeby realizacji przez gminę Niechlów zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja i remont sieci dróg na terenie gminy Niechlów. Głosami za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Przystąpimy teraz do punktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Niechlów na lata 2022-2030. Proszę panią skarbnik Agnieszkę Przybylską o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowna rado, zaproszeni goście. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Niechlów na lata 2022-2030. Kwota dochodów została zmniejszona o 3 654 136,53 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 13 213,53 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 640 923 zł, co jest zgodne z aktualnym stanem budżetu. Kwota wydatków została zmniejszona o 4 454 136,53 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 13 213,53 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 440 923 zł. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu na obecny dzień wynosi 5 117 467 zł i 66 groszy. W wieloletniej prognozie finansowej dokonano również zmniejszenia przychodów w bieżącym roku o kwotę 800 tysięcy zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych się nie zmieniły, rozchody budżetu się nie zmieniły, planowana kwota długu na koniec tego roku również się nie zmieniła. W kolejnych latach nie planuje się zaciągnąć zobowiązań dłużnych, spłata obecnych planowana jest do roku 2030. I wartość ta również nie uległa zmianie. Ponadto w załączniku numer 2 dokonano zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć. W ramach przedsięwzięcia realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład wprowadzono nowe przedsięwzięcia. Modernizacja i remont sieci dróg na terenie gminy Niechlów, program inwestycji strategicznych, modernizacja infrastruktury wodociągowej gminy Niechlów, program inwestycji strategicznych, rewitalizacja miejscowości Sieciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe, program inwestycji strategicznych. Okres realizacji tych przedsięwzięć wynosi rok 2022-2023. Ponadto wprowadzono wydatek na inwestycje w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację i tutaj w grę wchodzi zakup nowego wozu asenizacyjnego. Okres realizacji zadania również obecny rok i rok kolejny. Zmiany również spowodowały kształtowanie się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Pełen zakres zmian został Państwu przedstawiony w załączniku numer 1 i 2 do projektowanej uchwały i został również Państwu szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, które miało miejsce w poniedziałek. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów, pana Andrzeja Rybaka, o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów
Projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę 52/322/2022 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Niechlów na lata 2022-2030. Głosami za 12, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Dziękuję. Przystąpimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Niechlów na 2022 rok. Proszę panią skarbnik Agnieszkę Przybylską o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zmieniamy plan dochodów, to jest zmniejszamy o kwotę 3 645 053 zł. Zmniejszamy plan wydatków o kwotę 4 445 053 zł. Zmniejszamy plan zadań majątkowych o kwotę 4 440 923 zł. Zwiększamy plan dotacji udzielonych z budżetu gminy o kwotę 700 zł. Zmniejszamy plan przychodów budżetu na ten rok o kwotę 800 000 zł. Zwiększamy plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o którym mowa w artykule 223 ustęp 1. O kwotę 10 978 zł. Ponadto, Szanowni Państwo, w uchwale nr 41/262/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na rok 2022 zmianie ulega paragraf 8, który otrzymuje brzmienie. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 5 117 467,66 zł, który zostanie sfinansowany. Przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy w kwocie 1 709 445 zł 68 groszy. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 8 ustawy, to jest kwota 3 408 021 zł 98 groszy. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na obecny rok wynosi dochody 34 404 085 zł 39 groszy, w tym dochody bieżące 32 084 535 zł 27 groszy, dochody majątkowe 2 319 550 zł i 12 groszy, wydatki 39 521 553 zł i 5 groszy, w tym wydatki bieżące 30 175 780 zł 42 grosze, wydatki majątkowe 9 345 772 zł 63 grosze, przychody 5 487 467 zł 66 groszy, rozchody 370 000 zł, deficyt budżetu gminy 5 117 467 zł i 66 groszy. Pełen zakres zmian został Państwu omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w poniedziałek. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę
52/323/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Niechlub na 2022 rok. Głosami za 12, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Dziękuję. Przystąpimy do punktu 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Proszę panią skarbnik Agnieszkę Przybylską o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, wysoka rado, zaproszeni goście. W związku z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 12 października 2022 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych zachodzi konieczność wprowadzenia nowych stawek tego podatku obowiązujących w roku 2023. Będą one wyższe od stawek minimalnych tegorocznych o 5,44%. Zaproponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych w paragrafie 1 ustęp 1 punkt 2, 4 i 6 są zgodne z obwieszczeniem ministra finansów, natomiast stawki nieobjęte limitem pozostają bez zmian, znacząco obniżone. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła uchwałę 52/324/2022 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Głosami za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Przystąpimy teraz do punktu 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie odpłatne nieruchomości do zasobu gminnego. Proszę inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego panią Lidię Pankiewicz o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, przedmiotem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie odpłatne nieruchomości do zasobu gminnego jest nieruchomość położona w miejscowości Niechlub oznaczona numerem działki 48/2 i powierzchni 51 m². Przedmiot uchwały został omówiony na posiedzeniu wspólnym komisji i zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego panią Henrykę Dul o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Oświaty zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pana Eryka Mielcarka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rolnictwa projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. I proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Szymona File o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rewizyjna projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem uchwały. Zgodnie z artykułem 25a ustawy o samorządzie gminnym jeden radny jest wyłączony z głosowania. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę 52/325/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie odpłatnej nieruchomości do zasobu gminnego. Głosami za 12,
Przeciw 0, wstrzymało się 0, jedna osoba nie głosowała. Dziękuję. Przystąpimy teraz do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Niechlów. Proszę inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego pana Karola Czaplę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo Radni, uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Niechlów została przedstawiona i szczegółowo omówiona podczas prac komisji w poniedziałek. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego panią Henrykę Dul o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Oświaty zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pana Eryka Mielcarka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rolnictwa projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Szymona File o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rewizyjna projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła uchwałę 52/326/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Niechlów. Głosami za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Przystąpimy do punktu 14 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej parku linowego bezasekuracyjnego w miejscowości Niechlów. Proszę inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego pana Karola Czaplę o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej parku linowego bezasekuracyjnego w miejscowości Niechlów została również omówiona i zaopiniowana podczas prac komisji. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego panią Henrykę Dul o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Oświaty zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. I proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pana Eryka Mielcarka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rolnictwa projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. I proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Szymona File o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rewizyjna projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Otwarcie dyskusji. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła uchwałę 52/327/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej parku linowego bezasekuracyjnego w miejscowości Niechlów. Głosami za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Przystąpimy teraz do punktu 15 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność gminy Niechlów. Proszę inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego pana Karola Czaplę o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność gminy Niechlów została przedstawiona i szczegółowo omówiona podczas prac komisji w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów
Projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, panią Henrykę Dul, o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Oświaty zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pana Eryka Mielcarka, o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rolnictwa projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Szymona Fila, o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rewizyjna projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła uchwałę 52 łamane przez 328 łamane przez 2022 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność gminy Niechlów. Głosami za 13, przeciw 0 i wstrzymało się 0. Dziękuję. Przystąpimy teraz do punktu 16 porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez gminę Niechlów. Proszę sekretarza gminy, panią Danutę Noskowską-Ciulak, o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowna rado. Zgodnie z artykułem 9ca ustęp 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela w okresie przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel otrzyma wsparcie mentora przydzielonego przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Wysokość dodatku funkcyjnego dla mentora ustala się w kwocie 150 zł miesięcznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów, pana Andrzeja Rybaka, o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. I proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, panią Henrykę Dul, o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Oświaty zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła uchwałę 52 łamane przez 329 łamane przez 2022 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez gminę Niechlów. Głosami za 13, przeciw 0 i wstrzymało się 0. Dziękuję. Przystąpimy do punktu 17 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Niechlów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Proszę panią sekretarz gminy, panią Danutę Noskowską-Ciulek o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, program współpracy na rok 2023 stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasoby, przedmiot i formy współpracy i został szczegółowo przedstawiony w dniu 28 listopada na pracach komisji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów, pana Andrzeja Rybaka, o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, panią Henrykę Dul, o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Oświaty zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła uchwałę 52/330/2022 w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Niechlów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Głosami za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Przystąpimy teraz do punktu 18 porządku obrad. Wolne wnioski i zapytania. Słuchamy. Proszę. Tak, no oczywiście, jak najbardziej. Dzień dobry Państwu. Mam jedno pytanie, właściwie dwa pytania. Pani Dul nie ma, ale są członkowie Komisji Oświatowej i w sumie dwa wnioski. Po pierwsze, od razu chciałbym zwrócić uwagę tutaj na pewną rzecz. Ten taki charakterystyczny zwrot w kierunku piłki nożnej. Mamy teraz Mistrzostwa Świata. Tu jest puchar. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju piłki nożnej z 2009 roku, uratowany przed wyrzuceniem na śmietnik. To a propos tego stanu, w jakim znajduje się w naszej gminie właśnie dbałość o rozwój piłki nożnej i w ogóle o rozwój kultury i sportu. I tutaj jedna uwaga, zastrzeżenie do sprawozdania pana pełniącego obowiązki wójta, który twierdzi, że tam jest takie ogłoszenie, że przyjeżdża na spotkania. Tak, każdy wójt, każda osoba pełniąca obowiązki nawet powinna utrzymywać kontakty ze społeczeństwem i prowadzić z całym społeczeństwem dyskusje. Natomiast te spotkania, o których wspomina pan pełniący obowiązki, nie mają charakteru konsolidacyjnego, takiego pojednawczego. Wygląda to mniej więcej tak, że pan przewodniczący pełniący obowiązki przyjeżdża na takie spotkanie, ile, 3 osoby, 4, i szuka i okłamuje no, na przykład Radę Sołecką o tym, że może wykonać coś tuż gdzieś tak, aby zaszkodzić komuś i nam. I dlatego wniosek pierwszy jest, polega na tym, aby i zwracam się tutaj do pana Filii, bo my próbujemy ustalić cały czas, kierujemy zapytania i wnioski w celu wyjaśnienia, jakie koszty ponosi gmina za procesy sądowe, jakie prowadzi pan pełniący obowiązki i ile to kosztuje, bo my jako stowarzyszenie zajmujemy się odbudową tożsamości naszej społeczności i staramy się w tym duchu działać. Nasze działania zmierzają do tego, aby wszyscy,
którzy są mieszkańcami naszej gminy, łączyli się w jedność i łączyło ich wszystko, wspólne, czyli ta przeszłość. My po prostu zajmujemy się społecznością, naszą historią, naszymi przodkami z Kresu, bo wszyscy stąd i to nas jednoczy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, więc proszę, pierwszy wniosek jest do pana Fili, propozycja, aby przeprowadził te badania, bo my tam już wiemy, że te koszty są dość duże. Druga kwestia do pani Dul, który może dotrze, to za pośrednictwem tego wystąpienia, objęciem patronatem spotkań ludwiczańskich, na których prowadzimy te działania. No i to na tym etapie tyle. I nadal czekamy, panie Fila, na to, aby pan w końcu podjął jakieś działania. Rozumiem, że pan jest w jakimś klubie, tak? Radnych z panem pełniącym obowiązki, ale mimo, mam nadzieję, że to panu nie przeszkodzi, aby sprawdzić i ułatwić nam, bo to już trwa co najmniej kilka miesięcy. Próbujemy się dowiedzieć, ile kosztują procesy sądowe prowadzone i występowanie w charakterze jakimś tam oskarżyciela, czy takie coś w ogóle ma miejsce przed organami państwa. Szanowny panie, powtarza jedno i to samo, proszę zadawać tak? pytań, jeżeli nie ma takowych. To... Pani Dul, pytanie do pani jedno mam tylko. Tak. Czy kiedy możemy się spodziewać u tego planu pracy komisji, kiedy on będzie zakończony? To znaczy pani radna Skorupska jest w oświacie i będzie... Ale ja pytam. Dobrze, pytam. No ale ja mówię, że pani radna... Odnoszę się też do pani, no bo... Proszę... Więc pani Skorupska, pani radna będzie, jest w komisji oświaty, odpowiadam panu, proszę nie przeszkadzać, jest w komisji oświaty i będzie pracowała nad tym planem. Więc będzie wiedziała. Będziemy dopiero pracowali. Tak. Ale mniej więcej kiedy pani planuje zakończenie takich? To znaczy najpierw muszę spotkanie zrobić. A kiedy mniej więcej pani... Nie wiem. Okej. Okay. W każdym bądź razie tutaj chodzi o to, że to jest bardzo ważne, pani Dul, abyśmy wyznaczyli takie miejsca na boisko, bo myśmy skierowali półtora roku temu takie pismo o wyznaczenie takich miejsc i inwentaryzację miejsc, na których są boiska i place zabaw. Chodzi o to, żeby nie wykorzystywać tych miejsc do takiego działania, które dla nas jest to działanie agresywne ze strony pana pełniącego obowiązki, który przed sypialnią poniósł duże koszty. Poniósł określone koszty panie, czy są jeszcze na to, żeby pytania? Stworzyć projekt proszę i nie. Wykonanie tego placu zabaw jak najbliżej naszej posesji. I czym okłamał zresztą szanowny Radę panie, Sołecką. Czas pomału już mija. Krótko. Bardzo proszę. Tak, mam nadzieję, że to będzie podjęte. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę wójta. Mogę tej sprawie? Proszę. Pan zakończył rozmowę. Panie Armandzie, tak chciałem się krótko odnieść do tego, co pan... Proszę sobie usiąść, śmiało. Ale ja bym prosił, żeby pan usiadł, a nie stał proszę mi za plecami. Proszę zająć miejsce. Poczekam, aż pan usiądzie. To jest cała filozofia, którą pan prezentuje, czyli to, że się spotykam z mieszkańcami, oczywiście tak być powinno. Szkoda, że ci mieszkańcy, do których docieram od 19 roku, kiedy tutaj przyszedłem i obiecałem sobie, że raz w roku, choćby nie chcieli, to ich odwiedzę i o tym mówię ich na spotkaniach, oni to doceniają, oni wcześniej tam nie widzieli wójta na takich spotkaniach i są z tego powodu szczęśliwi. Jeżeli są takie spotkania, bo są takie spotkania, gdzie są 4-5 osób, to jeżeli mają do mnie sprawę, zawsze chcę się z nimi spotkać. Są spotkania, gdzie jest kilkadziesiąt osób i również na takich spotkaniach jest świetna wymiana doświadczeń, świetna wymiana tego, jak mieszkańcy widzą tę gminę. Szanowny panie, więc ja mam wrażenie, że tak by pan chciał sobie tutaj czasami te jaja porobić i pan myśli, że z tego wychodzi Fabersze. No niestety,
wychodzi co najwyżej trzecia klasa, taki huf klatkowy, a jak to się rozbije, to się kończy to z bukiem, więc... Proszę o spokój. Więc wracając do tematu związanego z kosztami procesowymi, wszystkie informacje na temat wszystkich kosztów Państwo otrzymali. To Pan teraz kłamie, wprowadza tutaj radnych w błąd, że czeka Pan na odpowiedź, że nie otrzymał Pan odpowiedzi. Otrzymał Pan. To teraz jak ma Pan tę odpowiedź, niech Pan sobie wyzeruje koszt związany z jednym postępowaniem dotyczącym kanalizacji w Naratowie, ponieważ tam odzyskaliśmy pełną kwotę od osoby skazanej za proces. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania w sprawie? Pan już dzisiaj zabierał głos. Czy są jeszcze jakieś? Ale i pan już dzisiaj zabierał głos. Ma pan jedną minutę, proszę tutaj. Jedną minutę. Proszę, jedna minuta. O teraz. Po pierwsze chodzi o to tutaj, że pan Frąckowiak był w Miechowie i na pewno miał okazję zobaczyć, jak żyją mieszkańcy w Miechowie i mam nadzieję, że zauważył, że nasz sąsiad, nasza sąsiadka ma tutaj skierowanie do pomocy społecznej. Jest osoba z pomocy społecznej? Nie ma. Jest gdzie? Proszę. Pani. Chciałbym, aby pani zainteresować się osobą, która mieszka około Miechów 22, której piec tam się rozsypuje. On został na poprzedniej kadencji dostarczony przez gminę i tam grozi to bardzo poważnymi konsekwencjami. Tak? To tylko taka uwaga. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze? Pytania nie ma. Przystąpimy do punktu 19. Zamknięcie obrad 52. sesji Rady Gminy Niechlub. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 52. sesji Rady Gminy Niechlub zamykam obrady i dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję.